being promoted for the job he did on the streets of the H2O, where the pushers sell the drugs that the government allows in the country, and then they do time. Get caught with a nickel bag, brother man. Get caught with a nickel bag, sister lady, on your way to get your hair fixed. You'll do Big Ben. Yo, his recognition to God, bodies on inner city streets that fell and hit the curb hard massively. Elevated to the top, but started at the bottom. Maintained position well and even caught stardom. Became a victim to a substance that you pushed on block. Now your life is off the hook and you mo hot rocks. You grew up without any guidance at home. Your moms was always out drunk, so you was able to roam. At the age of 13, you entered the drug scene and then dropped out of high school at the age of 15. At the age of 18, planted your seed in your earth. Allah blessed you both with a beautiful birth. But this birth had to be fed without a neglect. And without an education, you can't get no respect. Searching for employment was nothing but disappointment. So you went for Duff and got your own employment. On the streets, you accumulated cream for your seed and inherited material for necessity needs. Blew the spot, had workers out on almost all blocks. From North Main to South Main, and H2O was mad high. You even shorted brothers for the cheddar and their crops. And even worse, you said prices was high on the stock. But on the L, you was puffing up woos and it fell into a realm where later on it would be easy to tell the truth, no doubt. It was all going down. The empire you have, it was on its way to the ground. Cause overnight you introduced your mouth piece to the pound. Riches to rags from dying pieces to ground. Change your life, be a reflection of a physical downfall. The manhole took the guts of hell. Once a player, but now you stand all played out. The latest dope crackhead dealer, the rumors be about. God bless, I know your days are filled with enough stress. But on your journey, never cease to hold it down your back. I'm writing rhymes for the ghetto dwellers, building the cellars, fat concepts and steps. Previously on Lost. W poprzednich odcinkach. No i teraz jesteśmy sobie na Radostowicach. No i owocem tego wypadu mamy nowiutkie, tylne, tarczo, bębny z nowiutkimi klockami. Przyszła pora na fachową robotę. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, kupiłem te oto piękne kółeczka, sztuk 4, za 400 zł na złomowisku. No i co, źle to wygląda? Dobra, przyszła pora na fachową robotę. Termostacik wyciągnięty, trzeba było po prostu troszeczkę się tu ponagimnastykować. Tu wszystkie trzy śruby, dziesiątka, jedna, co trzyma też tutaj łapę silnika. Siemaneczko, witam was w trzeciej i ostatniej części moich przygód i zmagań z tą oto starą Bawarą, którą wyszarpałem za 2500 zł. Dzisiaj poruszymy sobie kwestię, czy warto montować gaz do 22-letniej BMW. No i ogarniemy parę innych jeszcze tam tematów, zatem zapraszam. No więc tak, zdecydowałem się, że zostawiam ten samochód ze względu na to, że jest naprawdę w świetnym stanie w porównaniu do tego, co oferuje obecnie rynek. Tak powiedzmy w przedziale 10, 12, 15 tysięcy złotych. Za 15 już idzie wyrwać coś ciekawego. Nawet jakieś 2,8 idzie dorwać, ale ja, że tak powiem, nie lubię przepłacać. Więc uznałem, że ta Bawara za 2500 zostaje ze mną, zainwestuję sobie w nią. No i postanowiłem, że jednak przy obecnych cenach paliwa, a obecnych cenach gazu, gdzie nigdy nie było takiej relacji ceny gazu do paliwa, postanowiłem sobie ją zagazować. Zainwestowałem w ten gaz 4000 zł. Mogłem troszkę mniej, ale poprosiłem, żeby mi tu wstawił jak najlepsze komponenty, jakie miał. No i żeby zrobił to przede wszystkim schludnie. I żeby tego gazu za bardzo nie było widać, po prostu, żeby to ładnie, ta specyfikacja tego auta się za bardzo i wygląd nie zmieniło. Chciałbym jeszcze wam pokazać po całym sezonie, jak zamontowałem na wiosnę te aluski, które odmalowałem sprayem. Tu zaczyna odłazić niestety, ale to odłaziło w tym miejscu, gdzie była ta stara farba, bo na tych alusach, zresztą na poprzednim filmiku widać, jak je zregenerowałem dwoma sprayami za łączną kwotę 40 zł. No teraz żałuję, że nie oddałem tego do, że tak powiem, lakiernika, ale trochę szkoda było mi kasy, a nie miałem czasu, musiałem już letnie założyć.
Odpada w tym miejscu, no, gdzie po prostu był stary lakier, a tu były ze dwie warstwy stary lakieru, poprzedni srebrny, a to czarne. Nie wyglądają źle, fajnie się to zachowało, nie odpada w innych miejscach ten lakier, tylko tam, gdzie już się wcześniej łuszczyło, gdzie też nie za bardzo mi się chciało tego jakoś super ekstra przygotowywać pod malowanie. Natomiast jak najbardziej mogę ten spray z Bola, którym malowałem te alufelgi, polecić. Jak ktoś będzie chciał, to tam link w komentarzu mogę wstawić, co to są za spray. No, ale też właśnie teraz mamy już końcówkę grudnia, listopada. Dzisiaj właśnie zarzucę sobie niestety paskudne stalaki, no ale z zimówkami, no zimówka musi być. No więc jak widać, albo właśnie nie widać, gaz jest tak fajnie, schludnie zamontowany, no że tutaj, zazwyczaj tutaj w bawarach wkładają parownik, puszczają jakoś węża, tutaj tu wtryski na górę i wygląda to jak gówno. No mi zależało na tym, żeby to fajnie jakoś pod maską się nie rzucało w oczy. Jedynie tu jest wyprowadzone miejsce na filterek. Tam jest drugi filter fazy lotnej, fazy ciekłej. Są w miarę na wierzchu, żeby to było łatwo obsługiwać. Natomiast wtryski są schowane tutaj. Fajnie to zrobił, bo zrobił poszczególny wtrysk na każdy cylinder. Nie, że jest listwa tutaj po trzy, tylko jest osobno na każdy cylinder. Fajnie, schludnie zrobione. Ładnie to wszystko na tym gazie pracuje. No a pstryczek, no to standard V39, że tak powiem, w innych siódemach, BM-ach. Fajnie skitrany, nie tak jak niektórzy widziałem tutaj dziura chamsko wstawione, czy gdzieś tutaj. Nie, elegancko mamy tutaj myk. Widać ile gazu, ile ten łatwo, no nie rzuca się to w oczy, nie razi ten. Dobra, odpalimy sobie dziada. No i już chodzi na gazie. No i w ogóle nie słychać, że wychodzi na gazie. Ładnie to wszystko pracuje. No jestem zadowolony ogólnie z tego montażu. Na wlew standardowo też. Pod klapeczką. Tutaj dokręcamy tylko koreczek. O, tu muszę, myłem go przed chwilą, muszę powycierać. No i tak to wygląda. No, mogłem ten gaz zamontować, bo wstępna wycena była za 3500 zł, ale to tam było na jakichś podstawowych częściach. Ja uznałem, że chcę tu mieć jak najlepiej. Tam to jest bodajże stack. Moment, bo ja nie pamiętam, na jakim on mi to stack montował. Aha, nie chcę się filtra ściągać. Zaraz zajrzę w papiery i wypiszę wam wszystkie parametry, co ja tutaj mam włożone. No, no i koszt montażu 4 tyśki. Robił mi to tam 3-4 dni, ale powiedziałem, żeby się nie śpieszył, że ma to zrobić do porządku, mi się nie śpieszy, nie zależy mi na czasie. Ma to być po prostu zrobione schludnie. No i jest, jak widać jest. Ja ją zagazowałem przy 140 chyba 5, a mamy 151, więc już 6000 zrobione na gazie, na razie bez zająknięcia. Raz mi tylko czek wyskoczył. No ale pojechałem do niego prosto do gaziarza, zrobił małą korektę mapy, no i już jest wszystko w porządeczku. Zatem tak to wygląda. No i standard, no chciałem wymienić koła, oczywiście lewarek zostawiłem w dużym Fiacie. Gdzieś jakiś zapasowy lewar mi się zgubił, ale autu mnie nie brakuje. Proszę bardzo, w Chryslerze, oryginalny. Jeszcze nigdy nie używany z tego co widzę. To będzie pierwszy raz, ale śmieszny, jaki mały w ogóle. O proszę, jaki ładny lewareczek. A jaki ciekawy w ogóle. Ha, nie widziałem takiego, bo zazwyczaj ten trapez tu się kończy na tym pierwszym, a tu jeszcze taki drugi. Dobra, zobaczymy czy mi uniesie w ogóle tego bydlaka. Ale to tragicznie wygląda. Tutaj steering 6.6, 17, a tutaj o, stalak jak do gruza 15. No ale tak bywa no. Na zimę musi mieć takie buty. Myślałem, żeby kupić aluski, steering i piątki chciał do niej wrzucić, ale mam teraz troszkę inne wydatki, więc... Panie, nie ma źle. Dobra padlina. No i sprawdzimy sobie przyspieszenie od 0 do 100. Czy jest jakaś różnica na benzynie, czy na gazie. Teraz sobie przyłączymy na benzynkę. Mamy benzynę. No i dobra. 3, 2, 1.
No i dobra, jesteśmy w tym samym miejscu, co na benzynce, gazik już jest załączony. No to ruszamy. Ja generalnie nie czuję w ogóle żadnej różnicy, jadąc czy na gazie, czy na benzynie. Auto według mnie przypisze zaraz tak samo, ale zaraz to wrzucimy i zaraz tutaj wrzucę to samo osobiście w domu, sobie to zmierzę, wrzucę ten zegar na to tutaj, nałożymy i zobaczymy, jak to faktycznie wygląda cyfrowo. Wiadomo, jakoś tam będzie, że tak powiem, margines błędu ze względu na to, że nie da się za każdym razem tak samo biegów zmienić, no ale efekt myślę, że będzie porównywalny. Już sam zobaczę, jak szybciutko maszynka przyspiesza. No. No i taki vlogas jeszcze szybko na wraku dzisiaj jesteśmy. Jest parę furek fajnych, syrenkę zaraz katują. Nie no, ona raczej chyba jako safety car. No i sporo tematów fajnych tam. Prawilne czy 6 kompocix. Jadą świry. Jaki negatyw z tyłu. Jest kompo. Teraz wszyscy polecą. Ale truje ta fela. Zatankowane do pełna, weszło 43,8 litra za 123 zł. No i przejechaliśmy na tym 369 km.
Dobra, krótki kaszel. Porozmawiamy sobie o tym, jak to wygląda pod względem opłacalności i jak szybko montaż RPG nam się zwróci. Zawsze byłem kiepski z maty, w technikum przed maturą brałem korki, a na studiach leciałem na ściągach, więc może wkraść się jakiś błąd w obliczeniach. Ale to tam no. Zatem, koszt montażu w moim przypadku 4000 zł. Średnie spalanie gazu tej BM-ki to 12 litrów na 100 km, natomiast czystego paliwa to było 10 litrów na 100 km. Na dzień 3 grudnia 2022, kiedy kończę to składać, a przynajmniej nagrywać tą akurat gadkę teraz, średni koszt paliw to PB95654, diesel 7,74, LPG 2,97. Akurat u mnie w Gliwicach wczoraj tankowałem za 2,69, ale ja tu mam takie lokalną, fajną, małą stację, gdzie zawsze jest o wiele taniej niż gdzieś indziej. Ale bazujmy na średnich cenach paliw w całym kraju, a nie, że tak powiem, na lokalnym. Zatem tak, czyli na samym paliwie koszt przejechania 100 km wychodzi 65 zł. Na LPG jest to 35 zł bez kilku groszy, no czyli prawie połowa taniej niż na paliwie. Za 4000 zł możemy kupić 1346 litrów gazu, natomiast paliwa ledwo 611 litrów. Zatem przy spalaniu paliwa na poziomie 10 litrów za te 4000 zł no przejedziemy 6153 km, a przy spalaniu gazu na poziomie 12 litrów na 100 km za te 4000 zł przejedziemy 11216 km. No jest to niesamowita różnica relacji ceny w ogóle zakup paliwa do tego, ile możemy na nim przejechać kilometrów, więc już to nam mówi, no jak o wiele taniej się na nim jeździ. Dodatkowo możemy sobie wejść na pierwszy lepszy kalkulator LPG, wpisać w Google tego jest bardzo dużo, od Gazeo po Staga, każda tam strona z montażem gazu i ogólnie z reklamami ma swój kalkulator i wpisać własne parametry, czyli średni miesięczny przebieg, spalanie auta i parę tam innych danych. Teraz zrobimy sobie właśnie takie obliczenia dla mojej BM-ki. Tu mam taki pierwszy lepszy ten kalkulator, czyli średni koszt PB oraz LPG. Załóżmy, że miesięcznie robię te 2000 km, a auto planuję mieć jeszcze przez 5 lat. No czyli przy takich założeniach, jak widać, LPG zwraca się po 7 miesiącach. Miesięcznie oszczędzam 616 zł, natomiast rocznie 7392. I ja faktycznie widzę miesięcznie, że ja naprawdę tyle oszczędzam, a co więcej, gdyby nie to, że nie mam tego auta w gazie, no to nie mógłbym pracować tam, gdzie pracuję, bo mam dosyć dużą odległość między domem a moją obecną pracą. No i wiele z Was powie, a gdzie serwis, a gdzie przeglądy, bla bla bla. No dobra, ale serwis kosztuje między 120 a 200 zł i w tym jest wymiana filtrów plus komputer diagnostyczny, mapa i tak dalej. Natomiast ja robię sobie to sam, czyli zamawiam filtry na Allegro za około 2 dyszki, wymieniam sobie to samemu w garażu, bo to jest bardzo proste, no i jadę tylko na komputer za około 30 do 50 zł, zależy się od miejsca. No i robimy to raz między 10 a 15 tysięcy km, więc to też nie jest jakoś ultra częste. No a przy przeglądzie corocznym no jest to ledwo 60 zł więcej raz w roku, więc no jest to pół butli LPG, zatem niewiele. No czyli reasumując, jeśli jeździmy dużo, jak widać montaż gazu nawet w takiej starej BMC może być nadal opłacalny. No i mamy pierwszą drobną usterkę, która trochę eliminuje autko z jazdy. Właśnie wczoraj odpaliłem, rzucało mi silnikiem. Troszkę nie miał mocy, no i nie pracował tak jakby na wszystkie cylindry, więc wpinamy sobie przejściówkę, podłączamy OBD, no i zobaczymy, co go dziada boli. Tutaj mam przejścióweczkę, a tutaj mam takie mini OBD 2, on jak najbardziej się przydaje właśnie do takich temacików. No i jak na złość obecnie czek nie świeci, auto działa normalnie, wczoraj nie szło nim jechać, czeka nie ma. Tu mamy aplikację InCar Dog Free, diagnostyka. O, jest zapisany w historii. Obecnie 0, ale w historii zapisał się cylinder 2 misfire detected. Nie wiem, czy to będzie widać na telefonie. Czyli prawdopodobnie na 99% padła cewka z cylindra numer 2. Na szczęście one są w miarę tanie. Właśnie jutro planowałem sobie do Radostowic skoczyć z chłopakami. Kupić właśnie, wezmę parę cewek na zapas i ten,
No tak, Cylinder 2 Misfire. Świetna jest aplikacja darmowa, mamy tutaj kod błędu P032. Możemy sobie, jeżeli się nie znamy za bardzo, co to znaczy ten Cylinder 2 Misfire, wpisać w internet. No ja już trochę tam siedzę w tych furkach, więc wiem, że po prostu Misfire, czyli no nie było zapłonu na cylindrze numer 2, obecnie ten zapłon jest, bo auto działa ładnie. Nie przerywa, więc ceweczka nam powoli się kończy. Mieli niestety tylko jedną sztukę, wziąłbym więcej, ale za to 3 dychy zapłaciłem, nowa 150, więc ten, gwarancja rozruchowa jest. No i właśnie na tej stacji znowu jestem, co kiedyś pracowałem, co furki rozbierałem, tutaj zawsze są części, których jeszcze szukam. Jeszcze odnośnie gazutki, podejrzewam, że padną komentarze typu bo to wpływa negatywnie na silnik, bla 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 bla. Tu mam moje Daily Golfik 4, kurczę, trochę ciemno jest, nie wiem jak to będzie widać. Daily Golfik 4, jak widać przebieg 373 207. Silnik chodzi bardzo dobrze. Zagazowałem ten samochód w 2019 roku przy 279 tysiącach. Czyli 97 tysięcy kilometrów prawie na gazie i z tym autem nie dzieje się kompletnie nic. Spaliły mi się dwie cewki zapłonowe. Tu są tak jak w 29 jest każda cewka. Każdy cylinder ma swoją osobną cewkę, ale to jest normalne oczywiście, no bo to wiadomo, to ma już to auto 20 lat, cewki na środzie są po 15 zł. Tylko trzeba po prostu sobie no, mieć ten komputerek diagnostyczny i wiedzieć, że jak check engine się zaświecił i auto przerywa, no to podpiąć pod komputer i pokażę, którą cewkę. No to jest typowe właśnie dla gaziury, natomiast mechanicznie auto jest naprawdę w super stanie silnikowo. Ja tym autem jeżdżę codziennie do pracy i nie wyobrażam sobie teraz, żeby to auto tego gazu nie miało, bo naprawdę oszczędność, jaka w tym momencie jest w kieszeni, jest naprawdę no, ogromna, nie ma co ukrywać. Ja w tym Golfie pełny zbiornik gazu mam za 120 zł. I za te 120 zł ja robię 450 km, więc to jest naprawdę wynik nie do przebicia finansowy w obecnych cenach paliwka. Montowałem, kurczę, chyba nie będzie za wiele chwila, poświecę może telefonem, bo tu coś tego promi nie chcę za bardzo. Montowałem ten gazik w Warszawie, w Ekoteku. Prosta sprawa, tutaj parownik, komputerek, filtry, wtryski mam pod tym plastikiem, wszystko chodzi pięknie. Przez ten okres użytkowania nie miałem ani jednego problemu z gazownią, ani jednego. No i dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o BMW-czkę E39. Na ten moment wszystko już jest przy tym aucie praktycznie zrobione, tak żeby można go było normalnie na co dzień eksploatować, jak widzicie gaz zamontowany. Nie będzie już na ten moment więcej odcinków. Natomiast może w przyszłości za jakiś czas zrobiłbym jeszcze drobną modyfikację tego samochodu, taką stricte wizualną, troszkę tam, że tak powiem, przypasowanie do troszkę innego pakietu stylistycznego, ale to jeszcze zobaczymy, to nie jest nic pewnego, bo też nie wiem, nie jestem pewien, czy na pewno chcę to robić z tym autem. Natomiast w tym odcinku to by było na tyle, w tej serii to by było na tyle, jeśli chodzi o tą E39. Myślę, będzie kolejna dosyć ciekawa seryjka, to będzie na temat Chryslera, którego widzieliście chyba filmik temu w zapowiedzi. Myślę, że to będzie równie ciekawy, jak nie ciekawszy samochód i ciekawe filmiki związane z tym. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!